Cześć, z tej strony Kushi, mamy bardzo dużo nowych informacji w Pokémon GO, które są mega, mega ekscytujące. Zapraszam na odcinek. Pierwsza najważniejsza informacja, żeby nikt z was tego nie przegapił. Słuchajcie, respi się w tym momencie galariański Farfetch'd w Pokémon GO. Jest to nowy Pokémon, którego wcześniej nie było. Bardzo niedługo skończy się respić, bo będzie to o godzinie 15 czasu polskiego dzisiaj. Niestety z jakiegoś powodu Niantic pomyślał, że jest genialnym pomysłem udostępnienie nowego Pokémona w dniu premiery Pokémon The Isle of Armor, kiedy wszyscy gracze na Nintendo Switchu będą zajęci tą grą. I jeszcze genialniejszym pomysłem będzie udostępnienie tego Pokémona tylko na jeden dzień. Ja byłem właśnie wczoraj zajęty premierą nowego DLC do Pokémon Sword i Shield, także nie mam jeszcze nawet galariańskiego Farfetch'da w moim Pokédexie, więc postaram się wykorzystać te ostatnie 4 godziny tego eventu jak najlepiej. Oczywiście warto połapać jak najwięcej tych Farfetch'dów, po pierwsze dlatego, że w przyszłości będzie można go sobie ewoluować w Serfetch'da, czyli galariańską ewolucję Farfetch'da, która jest dosyć silna i może być dosyć przydatna do PvP w Pokémon GO. Druga rzecz jest taka, że Farfetch'd ogólnie jest regionalnym Pokémonem, który występuje na przykład w Japonii. Także są osoby, które jeszcze nie mają Farfetch'da tutaj w Polsce, a galariański Farfetch'd też liczy się jako Farfetch'd do Pokédexu, także można uzupełnić za darmo tego regionalnego Pokémona w Pokédexie. Kolejna rzecz, w shopie mamy nowe ubranka, przede wszystkim to nowe ubranie promujące premierę nowego DLC do Pokémon Sword i Shield, czyli The Isle of Armor. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to wczoraj wrzuciłem pierwszy odcinek z tej gry na mój kanał, także po tym filmie możecie go sobie obejrzeć i zobaczyć, czy warto kupić to DLC, czy warto kupić tą grę na Nintendo Switcha. Tak czy inaczej, ja to ubiorę właśnie. Dopóki gram w ten dodatek, to będę nosił ubranko w Pokémon GO z tej gry, żeby to uczcić. Kolejna ważna informacja. Wczoraj podczas konferencji, w której ogłoszono premierę nowego dodatku do Pokémon Sword i Shield, również było kilka nowych, ciekawych informacji dotyczących Pokémon GO oraz innych nowych gier Pokémon. Pierwsza nowa informacja, która została wczoraj ujawniona, to jest to, że mitycznym Pokémonem, którego będzie można zdobyć tego lata, będzie Victini. Pokémon mityczny z generacji 5. I szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, myślałem, że może będzie Fionę jako nagroda dla uczestników GoFestu 2020, a okazuje się, że jest to Victini z 5. generacji. Ciekawostka o Victini: ma on numer 000 w Pokédexie regionu Unova i jest jedynym Pokémonem, który ma taki numer w jakimkolwiek regionie. Kolejna gigantyczna informacja ujawniona podczas wczorajszej konferencji prasowej jest to fakt, że mega ewolucje wejdą do Pokémon GO już w tym roku. Było tak dokładnie powiedziane, że w 2020 jeszcze zobaczymy mega ewolucje w Pokémon GO. Czym w ogóle są mega ewolucje? Jest to koncept wprowadzony w 6. generacji, gdzie Pokémon, który miał już swoją ostateczną formę, mógł jeszcze ewoluować w jakby kolejną mega formę, ale tylko tymczasowo, tylko na czas trwania jednej walki. I tak na przykład mamy mega Gengara, mega Aerodactyla, mega Absola, mega Sableye'a czy mega Blastoise'a. I oprócz tego, że te Pokémony zmieniają wygląd na czas swojej ewolucji, to jeszcze polepszają im się statystyki. Często również zmieniają im się typy, ale ta zmiana statystyk wpływa na to, że osiągają dużo wyższe CP niż ich normalne formy. Tak czy inaczej, według formuły wyliczenia CP w Pokémon GO mega Mewtwo Y miałby 5687 CP, czyli naprawdę gigantyczną wartość. Nie znamy jeszcze dokładnie szczegółów, jak będzie działać mechanika mega ewolucji w Pokémon GO, ale podejrzewam, że będzie to coś nas kosztować, pewnie Stardust albo Candy, albo jedno i drugie, albo jakieś specjalne punkty mega ewolucji, które będziemy w jakiś sposób zbierać. I taka mega ewolucja pewnie będzie dozwolona tylko jedna na walkę, tak jak w oryginalnych grach, i po walce ona się skończy, czyli Pokémon wróci do normalnej formy. No bo jednak gdyby można było na stałe te Pokémony mega ewoluować, no to byłyby zbyt overpowered, także tutaj na pewno będzie to tymczasowa rzecz, która będzie miała jakiś swój koszt. I nie będę się jakoś dużo rozgadywał, bo nagrałem około 2 lata temu film o tym, co by było w Pokémon GO, gdyby weszły mega ewolucje do gry. Także zostawiam wam link do tego filmu w opisie, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o mega ewolucjach, tylko z drobną uwagą. 2 lata temu, kiedy robiłem ten film, był jeszcze inny wzór na wyliczanie CP Pokémonów. Także te mega ewolucje, które tam wyliczyłem, ich CP, było podane trochę wyższe CP niż miałyby te Pokémony obecnie, według aktualnego wzoru na CP. Tak czy inaczej, ja jestem podjarany, jestem mega ciekaw, czy będą się przydawać te mega ewolucje na przykład w PvP, czy będzie w ogóle można ich używać w PvP. Jeśli tak, to walki PvP będą wyglądać zupełnie inaczej po wprowadzeniu mega ewolucji. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie i jaki jest wasz ulubiony mega Pokémon. Mój to chyba Mega Mewtwo X jest ulubiony, przynajmniej z wyglądu. Przechodząc do innych tematów, Pokémon Company zapowiedziało wczoraj 4 nowe gry, właściwie 3 nowe gry plus dodatek The Isle of Armor, który miał wczoraj premierę. Do nowych gier, całkiem nowych gier zaprezentowanych wczoraj, należą na przykład Pokémon Snap,
Pokémon Snap to była gra, która wyszła na konsolę Nintendo 64 w roku 99. Polegała na tym, że jesteśmy na pewnej wyspie z Pokémonami i musimy robić im zdjęcia. I to jakieś fajne, ekscytujące zdjęcia, znaleźć rzadkie Pokémony i zrobić im idealne ujęcie. I w końcu dostaniemy remake tej gry na Nintendo Switcha z genialną grafiką, przepiękną, setkami nowych Pokémonów i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę tym zainteresowany, bo nie wiem do jakiego stopnia chodzenie za Pokémonami i robienie im zdjęć będzie ekscytujące, ale dla samej grafiki warto zainteresować się tą grą. Kolejna nowa gra Pokémon to będzie Pokémon Café Mix. To jest gra, która wychodzi na Nintendo Switcha oraz telefony. Będzie to gra układankowa, gdzie prowadzimy swoją własną restaurację Pokémon. Restaurację, czy właściwie taką kawiarnię. I musimy układać klocki, żeby robić dobre kawy, czy coś takiego. Kolejna ostatnia zapowiedziana aplikacja to Pokémon Smile, aplikacja, która będzie ułatwiała dzieciom mycie zębów, a właściwie zachęcała je do dokładnego mycia zębów. Każdy, kto jest rodzicem, wie, że małe dzieci nie lubią myć zębów albo niedokładnie myją zęby, ale za to bardzo lubią słodycze, także nie jest łatwo nauczyć dzieci dokładnego mycia ząbków i ta gra to bardzo ułatwi, bo myjąc zęby będziemy łapać nowe Pokémony do naszego Pokédexu, także codzienne mycie zębów będzie wspaniałą przygodą dla około 4-5-latków. Myślę, że starsze dzieciaki mogą same ogarnąć swoje mycie zębów, ale nie wiem. Może im też się ta gra przyda. Może nawet jest ktoś dorosły, kto będzie grał w tą grę i nie mógł do tej pory zębów i w końcu zacznie. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. I właściwie, moi drodzy, z mojej strony to jest dzisiaj tyle. Jeszcze raz zachęcam was do obejrzenia mojego filmu z najnowszej gry Pokémon, Pokémon Sword Shield The Isle of Armor. Jutro wrzucam kolejny, drugi odcinek z tej gry. Potem myślę, że w weekend będą dwa kolejne, także ciśniemy ostro, ciśniemy ostro. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się długo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, na razie, cześć!